Need for Speed to prawdopodobnie jedna z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie gier wideo. Wieloletnia tradycja, ponad 20 odsłon, w tym kilka absolutnie kultowych, a nawet film z Aaronem Paulem w roli głównej. Cykl ten przez długi czas był liderem w gatunku zręcznościowych gier wyścigowych, jednak dzisiaj seria Need for Speed ewidentnie jest, jak to się mówi, past prime, co znaczy, że najlepsze lata ma już za sobą. I mimo usilnych prób, restartów, zmian konwencji i studiów deweloperskich, nie potrafi ponownie wskoczyć do ścisłego topu, zachwycając recenzentów i zwykłych graczy. Od kilku lat jest co najwyżej okej, a sytuacji nie ułatwia obecność bardzo solidnej konkurencji w postaci Forcy Horizon. Niecałe dwa lata po premierze Need for Speed Payback, które wprowadziło wiele zmian, w tym wiele kompletnie nietrafionych, elektronicy zapowiedzieli kolejną odsłonę cyklu, czyli hit. Every day is danger. So take no risks. Don't fuck up. Don't talk back. Co już wiemy? Po pierwsze, nad Need for Speed Heat pracuje studio Ghost Games, czyli autorzy Need for Speed Rivals, rebootu serii z 2016 roku i najnowszego Payback. I to widać. Na gameplayu, który właśnie widzicie, a który nagraliśmy na targach Gamescom, hit na pierwszy rzut oka bardzo przypomina poprzednie dzieła duchów. Co nie znaczy, że nie wprowadzono żadnych zmian. Zacznijmy od miejsca akcji. Tym razem wylądujemy w mieście Palm Beach, czyli wirtualnym odpowiedniku współczesnego Miami. Słońce, palmy, żywe kolory, lazurowa woda, tego jeszcze w serii nie było. Wygląda jednak na to, że w przeciwieństwie do Payback, które oferowało zarówno sporych rozmiarów metropolię Silver Rock, jak i peryferia, takie jak pustynia Liberty czy góry Mount Providence, w hit otrzymamy do dyspozycji wyłącznie miasto. Nie zostało to chyba oficjalnie zakomunikowane, jednak w żadnych materiałach promocyjnych terenów podmiejskich nie uświadczymy. Zresztą samochodów terenowych również, co prawdopodobnie świadczy o tym, że ten wprowadzony w Payback aspekt także zniknie i śmigać będziemy wyłącznie po asfalcie. Niektóre części Need for Speeda zawierały cykl dobowy, inne nie, ale zasadniczo nie miało to większego znaczenia. Albo było jasno, albo ciemno. Tym razem będzie inaczej. Za dnia będzie można bezpiecznie eksplorować mapę, zwiedzać, szukać znajdziek i przede wszystkim brać udział w legalnych zawodach organizowanych przez Speed Hunter Showdown. Będą to bezpieczne dla postronnych wyścigi na zamkniętych miejskich trasach z widownią, nagłośnieniem, bandami itd. Nagrodą za zwycięstwa będzie gotówka, którą przeznaczymy na tuning, zarówno mechaniczny, jak i wizualny, ale do tuningu jeszcze wrócimy. Zawody Speed Hunter Showdown wyglądają nieco jak te znane z Need for Speed Pro Street z 2007 roku, z tym, że wówczas tego typu rywalizacja była jedyną atrakcją. W hit to tylko część zabawy, a nocne oblicze Palm Beach jest zupełnie inne. Po zmroku na ulicach organizowane są bowiem całkowicie nielegalne wyścigi, których stawką nie są pieniądze, ale reputacja. A trzeba pamiętać, że o ile za dnia policja zachowuje się raczej leniwie, o tyle w nocy stróże prawa zmieniają się w zdeterminowanych, gotowych na wszystko fanatyków. Starcia z nimi będą uliczną walką na śmierć i życie, a ponieważ tym razem pojazd kierowany przez gracza nie będzie niezniszczalny, otwarta wymiana ciosów może się skończyć fatalnie. Dlatego czasami lepiej odpuścić i schować się do garażu lub jednej z rozsianych po mieście kryjówek. Tym bardziej, że w przypadku schwytania przez policję stracimy zdobyte wcześniej punkty reputacji. Różnice w zachowaniu stróżów prawa za dnia i w nocy będą naprawdę spore. Kiedy świeci słońce, za nieprzepisową jazdę grozi nam jedynie mandat i zwykły, zgodny z wytycznymi pościg, którego celem będzie zmuszenie nas do zatrzymania pojazdu. W nocy policjanci spróbują nas dosłownie zniszczyć, a jeżeli im się uda, stracimy pieniądze, wszystkie zdobyte nagrody i, jak mówiłem, punkty reputacji. Przejdźmy teraz do najważniejszego dla wielu graczy elementu serii Need for Speed, czyli tuningu. Ten oczywiście powróci, ale co bardzo ważne, w nieco innej niż w Payback formie. Twórcy zrezygnowali z bardzo chłodno przyjętego przez graczy systemu kart i tym razem kolejne części odblokujemy, zwiększając poziom reputacji.
Rozbudowany tuning pozwoli oczywiście dostosować auto do własnych preferencji, a także do konkretnych zawodów, takich jak drift czy drag. Deweloperzy chwalą się także faktem, że po raz pierwszy w historii serii będzie można wymienić cały silnik. A jak wiadomo, potężna V8 nie tylko ma inną moc niż litrowy EcoBoost, ale także wydaje inny dźwięk. A ten będzie można ręcznie modyfikować, aby pojazd ryczał tak, jak nam się podoba. To oczywiście tylko tuning czysto mechaniczny. Obecny będzie także tuning wizualny, czyli cała masa progów, spoilerów, naklejek, felg, opon, lusterek, reflektorów, neonów itd. Miłośnicy agrotuningu powinni być zadowoleni. Co ważne, w trakcie nocnych wyścigów będziemy mogli zdobyć cenne nagrody w postaci części do posiadanego wozu, jednak samo ich odebranie po zawodach to jeszcze nie koniec zabawy. Jeżeli damy się później złapać policji, części zostaną skonfiskowane, więc wartościowe przedmioty należy jak najszybciej zdeponować w garażu. Nowością jest także zaprezentowana niedawno mobilna aplikacja towarzysząca, czyli Need for Speed Heat Studio. Dzięki niej w każdym miejscu, także poza domem, będzie można modyfikować posiadane samochody. Przykładowo, w autobusie przeprowadzamy na smartfonie tuning zakupionego niedawno auta, wracamy do domu, odpalamy konsolę i wyjeżdżamy z garażu świeżo przemodelowaną furą. Pomysł ciekawy i w odróżnieniu od wielu innych podobnych inicjatyw wydaje się, że całkiem praktyczny. Czymś zupełnie nowym w serii będzie system personalizacji naszego wirtualnego alter ego, czyli kierowcy. Teraz za kółkiem odpicowanego, błyszczącego wozu będzie mógł zasiąść równie odpicowany, błyszczący kierowca w modnych, różowych skarpetkach Adidasa. Obecny będzie oczywiście tryb wieloosobowy, czyli znany z poprzednich odsłon AllDrive, w którym po mieście jeżdżą także inni, prawdziwi kierowcy. Znajomi lub dobrani losowo przez grę. Twórcy przygotowali też zawody drużynowe, system rankingów, wyzwań i grupowych nagród. Po dołączeniu do jakiejś ekipy będziemy mieli możliwość podglądania w garażu samochodów jej członków, więc warto się przyłożyć do tuningu, żeby potem nie było wstydu. Póki co nie za wiele wiemy na temat historii, którą opowie nam Need for Speed Heat. Twórcy zapowiadają, że będzie bardziej dojrzała i poważna niż ostatnio, jednak po zwiastunie, w którym pani narrator opowiada, że oni, czyli w domyśle zły rząd albo policja, narzucają ograniczenia, by nas, czyli w domyśle kierowców, kontrolować, by zniszczyć naszą indywidualność, ale my się nie damy, bo zapierniczanie 300 na godzinę po centrum miasta daje nam poczucie wolności, nie spodziewam się niczego specjalnego. To, co scenarzyści przygotowali przy okazji Payback, także nie nastraja optymistycznie. Było tak młodzieżowo i luzacko, że żenadometr kilkukrotnie wywaliło poza skalę. Zresztą wystarczy przypomnieć słynne... Jesteśmy bojownikami o wolność ery dezinformacji. Jesteśmy zablokowanym drążkiem. Oczywiście fabuła plasuje się bardzo nisko w hierarchii elementów składających się na dobrą grę wyścigową, ale jeżeli już jest, a przecież nie musi jej być, to niech będzie ciekawa i wciągająca. To jednak tylko moje obawy, bo oczywiście nie ma co krytykować przedwcześnie. Być może tym razem scenarzyści naprawdę się do swojej roboty przyłożyli. Otwarta jest także kwestia mikropłatności, czego zresztą dotyczy zdecydowana większość komentarzy pod zwiastunami nowego Need for Speeda. EA bardzo pod tym względem podpadło i niełatwo będzie odzyskać zaufanie graczy. Obawiam się, że nie ma co liczyć na całkowite wycięcie różnego rodzaju kart czy lootboxów, ale miejmy nadzieję, że gracze, którzy zapłacili za swoją kopię, nie będą zmuszani do systematycznego dopłacania. Co więc czeka nas w listopadzie tego roku, kiedy to Need for Speed Heat trafi na rynek? Wygląda na to, że całkiem ciekawy miks rozwiązań znanych z poprzednich odsłon serii wzbogacony o kilka nowych pomysłów. Czy to wystarczy? Czy Need for Speed Heat będzie tą częścią, która przywróci serii dawny blask i pozycję? Przekonamy się już niedługo. Trzeba przyznać, że wygląda to obiecująco, ale pamiętajmy, że grający na sentymencie reboot cyklu z 2015 roku także zapowiadał się świetnie. Nowy underground, klimatyczne zwiastuny i tak dalej, a potem wyszło jak wyszło.
Payback, który miał być czymś na kształt wirtualnych Szybkich i Wściekłych, także zawiódł oczekiwania. Cóż, czekamy. Need for Speed Heat zadebiutuje na rynku 8 listopada na PC-tach, Xboxie One i PlayStation 4. If you catch fire, run. You'll burn faster.